Rzadko spotykana. Polityk na spotkaniu z wyborcami od razu mówi, o czym mówił nie będzie, a wcześniej wyjaśnił dlaczego. To jest ideologia sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. I tak jak kiedyś w Polsce nie przyjął się marksizm, tak teraz nie przyjmie się ideologia genderowa. Jarosław Gowin nie zamierza zapisać się do sejmowego zespołu Stop Gender, który wymyślili politycy Solidarnej Polski. Jakiś numer, nie wiem, kabaret. Wymyślili ku zaskoczeniu wielu. Większej histerii, większych głupstw już dawno nie słyszałem, jeśli w ogóle, jak te, które dotyczą kwestii gender. Bo razem z hasłem pojawił się problem. O czym tak naprawdę tak politycy, jak i duchowni mówią? Co to takiego to gender? Ilu interpretatorów, tyle definicji. Jedni twierdzą, że jest to ideologia, drudzy twierdzą, że jest to już bez mała dziedzina nauki. Trzeci z kolei twierdzą, że jest to olbrzymie zagrożenie dla tożsamości nawet narodowej. To, że groźne, to słychać od dawna, z różnych stron, ale trudno usłyszeć, co w tym groźnego. Zacznie się bać rzeczywiście tego gendera i będzie go szukało w autobusie, w kolejce, gdzieś w jakimś sklepie, czy ktoś go nie ugryzie, ten gender w końcu. Każdy polityk ma swoją definicję i każdy interpretuje po swojemu. Niektórzy dodają, że to walka Polski Nowoczesnej z tą stereotypową. Uważa, że kobieta powinna siedzieć w domu, prać, gotować, sprzątać, rodzić dzieci i generalnie zajmować się mężem, jak wróci niepijany z pracy. Nie tylko lewica wskazuje, że chodzi tylko o wyrównywanie szans, o łamanie stereotypów, kto i do czego się nie nadaje. To jest równość płci, to jest pewna postawa wobec społecznych rol, jakie przychodzi nam pełnić. Po obu stronach tego sporu, co przyznaje